Siemano widzowie, witam was, kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3, Dziki Gon Serca, kurczę, krew i wino, znacie się. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić lajka na dobry początek. A my wyruszamy spotkać się z Damienem, czy młynie hrabiego de la Croix. Croix? Chyba tak to się czyta. Raczej wątpię, że Crocs. Możecie zostawić lajka, tak jak mówiłem, i słuchajcie, zbliżamy się do przełomowego momentu w gierce, także od tego momentu nie będziemy już mogli wykonywać misji chyba pobocznych, albo te misje poboczne i te poszukiwania, one się anulują. Nie chciało mi się robić tych poszukiwań, bo to jest zwykłe głupoty, jak przeszukaj skarb, czy tam znajdź skrytkę w kupie gnojówki. Naprawdę ostatnie, na co miałem ochotę dzisiaj, to robienie takich misji. Wykonaliśmy za to misje związane z rycerstwem i w poprzednim odcinku oczywiście zaklęliśmy nasze miecze, żeby dobrze nimi śmigać. W końcu coś czuję, że czeka nas solidna bitwa, ale czy czeka? Nie mam jeszcze zielonego pojęcia. Nie pamiętam tego wątku, ani nie pamiętam tego, co przed nami, także myślę, że jestem tak samo jak najbardziej zajarany na pewno, jeżeli wy. Pakujemy się do środka. I co jest grane? Geralt, dobrze cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Duntyn? Bardziej nie będę. Też Widzę, mógłbym że być. masz już Mógłbym przygotowany jakieś plan. zbroje pokupować, ale Prowadzisz mnie? myślę, że będzie dobrze. Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy, i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Duntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Tak, tyle to ja Dodatkowo, sam tam niedawno pokonuję. osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. To pewnie ludzie Cintryjczyka. Spotkałem w mieście kilku z nich. Próbowali mnie zabić. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Duntyn. Odnajdę dziewczyny i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie, ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co, ruszajmy. Kurde, wariacie. Zabiłem pewnie w swoim życiu z 20. No nie wiem, czy powinienem być dumny, ale w sumie bandziorów zabiliśmy 20 razy więcej niż on. Tą drogą zajebista scena, w sensie wyglądowo. A, czyli jego wszyscy ludzie pakują się na przykład od przodu, a my solo od tylca. No dobra. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmiało. Może być. Ja fan. Ja no, w sumie fanem to jestem pakowanie się od przodu. Na pełnej. Zero jeńców, żadne sneaky peeky. Pełna dzida tak zwana. Znaczy, często w grach Zaczęło komputerowych się. chce mi się podejść i Szybciej! zrobić coś po Bierz te cicho i koryta i delikatnie. wyjmij stąd! Byle tylko ci przy kasztelu utrzymali! Nie tak szybko. Czeka was zmiana planów. Ale problem jest taki, że nigdy mi się kurwa nie udaje to zrobić. Zabić go! Pokaż, czy to, co wykonałem, te zaklinanie tych pieprzonych słów, czy to mi cokolwiek da. Obawiam się, że lepiej by było, jakbym zwykłe runki sobie powkładał, bo kurwa to zaklinanie jest beznadziejne. Teraz powinienem mu. Ło kurcze! Nie no, nie, chyba takie. Średnie. Niby coś tam zadaje więcej. Jest to na pewno ciekawy efekt, którego nie zobaczymy normalnie, ale z drugiej strony chyba jakimś gigantycznym fanem nie jestem. Jakoś też to dużo obrażeń nie zadaje, bo tam chyba około 400 z tego, co widzę. Także nie jest to jakoś turbo dużo. Czekajcie, jeszcze trzeba to potestować. Pyk i cios. No, ja nie wiem, nie zadałem. O kurwa.
Nie, beznadziejne to jest. Mogę zwykłe krwawienie sobie kulturalnie powkładać na to. 5% szans i by było tak samo gituwa. Szkoda niestety, że nie wpadłem na pomysł, żeby przemedytować siebie. No bo bym odzyskał tutaj eliksiry i jaskółeczkę, a ona potrafi uratować życie. Kurde, jaki w ogóle zajebisty miecz to musi być, skoro na płytach przed nie gościa. Myślę, że... Nie mogę pozwolić mu uciec. Myślę, że tylko wiedźmińskie rzeczy takie powinny robić. Wiedźmińskie miecze tylko tak powinny robić, bo tak generalnie, że każdy miecz to nie ma szans, żeby tak przepołowił. Kurde, w ogóle mega drogie te miecze. 500 golda kosztują każdy z tych mieczy. Powalone to jest, a ja niestety nie mam już miejsca w eku. Chociaż chyba... Wydaje mi się, że pozbyłem się wszystkiego przed misją. Aczkolwiek mogę się mylić. Ja bym tu chętnie przemedytował z godzinkę. Kurde, nie mogę, bo to pełna akcja jest. Dobra. W takim razie się pakujmy. Siano nam też jakoś mega już nie będzie potrzebne, więc... Nie widać na trakcie. Chyba go nie obstawili. Siema. Co to było? Pakujcie skrzynię na wóz! O Bez bugów. Zatruwamy gości, bo mamy chyba taką umiejętność fajną. Nie wiem, czemu są zatruci w sumie. Wydaje mi się, że któreś z moich umiejętności sprawia, że jestem w stanie zatruwać tych ziomków. Ruszać się przy tych skrzyniach, ale ostrożnie, żeby no dawaj, gazu. A coś mi wyskoczyło, jakieś powiadomienie z Xboxa, co jest grane. Gazu, gazu. Ktoś tu jest! Chyba, że to było na jakiś błąd gierki, a wyglądało trochę jak powiadomienie seksa. Ja ci pokażę, bandyto! Ja bandyto? Kurde, jak tak mówi? To może w sumie ja bandyta? Może to dobre chłopaki są, tylko nie wiedzą. Myślą, że dobrze robią. No, ale niestety ich los, kurwa... Został przesądzony. Rodrik? Ja mam go zabić? Mam pokonać go, a niekoniecznie chyba zabić. Myślę, że damy radę. Najgorsi są to tarczownicy ogólnie. Oni mnie zawsze wkurwiają, ale... O, wali się od zatrucia. Chodź, Rodrik. Pokonaj Rodrika i jego ludzi. Nie no, chyba mam zabić Rodrika, prawda? My mamy uratować jakby tych te laski, więc wywalono tego Rodrika. Albo i nie. Bo go przesłuchamy po prostu. Daruj życie, ja nic nie zrobiłem. Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa moich gości. Gdzie oni są teraz? Kasztelu. Szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Siana? O, oczywiście, że jest. To ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale ze mnie głupiec. Wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Ten droga chyba pierwszy raz od niepamiętnych czasów pije kurczę tego. Co ze mną będzie? Ciepłą kawę. Znaczy pije zimną. Pomogę ci? To nie mój problem? Jak twój... Dobra, no pomóżmy mu chyba, nie wiem. Zakryjemy go przyciśnij po prostu? To do rany. A. Powinno zatrzymać krwawienie. Pomoże do czasu, aż znajdą cię książęcy. No, będzie miał uczciwą rozprawę czy coś. Dziękuję. Inaczej i tak nie przeżyje. Lituwa. Chyba całkiem rozsądna decyzja. Czyli kurwa, to jest akurat... O, co to jest za chłop? A to ten wielki, z którym walczyliśmy chyba. To zły... Bandzior? Bandzior? HL? Tego nie znam akurat. Dobra,
Borg żelazny. Już raz cię pokonałem chyba, z tego co pamiętam. A nie, mieliśmy z nim walczyć na tym. Na turnieju, ale niestety... Finalistę miał chyba z nim walczyć, ale niestety... Nie udało się. Dojść do finału. Wygrałem dwie rundy, jedną przegrałem, no i dupa była już. To bezsensowne w sumie. Nie wiem, jak to punktowo oni liczyli. Dobra. Niezłe rozrywanie na strzępy. Lusterko. No dobra, idziemy dalej. Który mieczek jest do naprawy? Ten, którym aktualnie macham? Jeżeli tak, to niedobrze, to trzeba go... Uj, trzeba go jak najszybciej naprawić. Strasznie szybko się psuje, co jest grane. 15, 15, 15. Powinno być cacy. 94%. Wystarczy, żeby napierdolić innym złoczyńcom. Bandyta z Nazari, z Nazairu. W. Co oni takie dziwne nazwy mają? Dam wam ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas to wpakowała! Zabić go! Dalej! Oj. Miałem sam to załatwić. Musimy dostać się do kasztelu. Zapłacą mi za wszystko. Pomożesz? Oj, chyba pomoże, co? O kurwa mać. I o cię kręcę, ty. Ale pojebane to jest. O kurwa. Ty. W porównaniu do nas to chłopie z takim szefem. No w ogóle generalnie są szefami w porównaniu do nas. Dziwne, że oni nie walczą na przykład w armiach jakieś, mogliby mieć w sumie wszystko. Są tak dobrzy, jeżeli chodzi o bitwy. Dobra, niech oni napierdalają się, a ja może się wpakuję do środka. Dobry plan? Chyba kurczę dobry mi się wydaje. Chyba, że nie mogę. A, nie mogę. Musimy wszystkich pokonać. O, to nie było akurat. Nie spodziewałem się. Długa przeprawa. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Pewnie wyczuł jej zapach. Rena. Nic. Nic ci nie jest. Jeżeli któryś z nich... Cii. Znasz mnie. Nie dałam sobie zrobić krzywdy. I czekałam na ciebie. Ja... Nie wiedziałem, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. Jeszcze jednej osoby czekamy. Prawda? To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henrietty. Wiesz, gdzie jej szukać? Po drodze spotkałem Roderika. Pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów. I chodźmy po nią. Szkoda czasu. No tak. Tutaj. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym San Greal. O co ci chodzi? Poszukałeś Detlafa? Nie udawaj głupiej.
Wiem, że to wszystko część twojego planu. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlaf. Zostałeś oszukany. Przyjacielu, proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Nie było żadnego. Sjana i Irena to ta sama osoba. Rena to nie jest jej prawdziwe imię. Nazywa się Sjana. Jest siostrą Anny Henriety. Księżnej tu są. Co to za bradnia? Sjana została usunięta z dworu, kiedy była dzieckiem. Teraz wróciła, znalazła schronienie w Duntyn i stąd rządziła Hanzą bandytów. Wysłała do Bokler człowieka o pseudonimie Cintryjczyk. Kradł dla niej książęce wino. Tak na nią trafiłem. Potem chciała jeszcze odzyskać klejnot, który dostała od ojca w prezencie. Możemy zapytać Anny Henriety. Byłeś tylko częścią jej planu. Potwierdzi pewnie. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Bokler z ziemią. Przysięgam. To czemu Bokler z ziemią? Będę na ciebie czekał. Ją sprzątnij, nie Bokler. Czemu Bokler, kurwa? Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak? Nie znacie Detlafa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej późno niż wcale, prawda? Coś mi tu klocem wali, nie? Cóż... Rzeczywiście, wygląda to na najlepsze wyjście. Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... El ładny strój ma. Sjana, a jednak to ty, siostrzyczko, w coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sjanę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. A to nie jest tak, że ją wygnaliście i nie ma wstępu do tego? Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. Czy za to, że był naiwnym głupcem? To nie była zdrada, tylko naiwność. Roderick dał się omotać i słono za to zapłacił. Omotać? Komu? Twojej siostrze. To ona przekonała go, by przyjął do siebie tych bandytów. Odkryliśmy, że to Sjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Sjana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się.
To nie może być prawda. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Ale się wydarzyło to. Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć? Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Gdzie on jest teraz? Czeka nas Janę. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Beauclair. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa. Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii. Oj, z tym może być ciężej. Nawet jak mu łeb odetniemy, to i tak przecież przeżyje. Byśmy musieli bardziej tutaj Regisa namówić na to, żeby nam pomógł. Z tym też chyba będzie ciężko, mi się wydaje. Raczej tutaj solidarność jakaś powinna być chyba między nimi. Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza ludźmi. Tak. No, nawet ja przyznam, że Detlaf zachował się wysoce niestosownie. To jaki mamy plan w ogóle? Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu. Niczym się nie denerwuje mutacje, pamiętasz? Zdarza się. Cóż, zdarza się. Zwłaszcza jeśli potwór, którego śledzę, umie zamienić się w mgłę. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Okay. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona. Oczekuję, wasz mościów. Dobra, no w razie czego to Regis chyba rozpierdoli tam wszystkich, co tam będą stali i wam pomogą. Siana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie! Powtarzam po raz ostatni. Siana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy, nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Siana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces. Póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaf? Pracuję nad tym. Pracujemy nad tym, wasza miłość. Czy ty mnie masz za idiotkę? Ja nie śmiałbym. Nie obchodzi mnie, nad czym pracowałeś, pracujesz lub będziesz pracował. Interesują mnie rezultaty, których jak nie było, tak nie ma. Czasem jeżdżę na polowania. Wiecie, jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. Jak nie osiągnąłem nic? Nie osiągnąłeś. Znaleźliśmy siostrę, znaleźliśmy, kto zabija. Wszystko, kurwa, zaczynam zrobiłem. Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. Jakby mi, kurwa, zło chciał zajebał, w domu go znajdziemy, w końcu go znajdziemy, to może trzeba było wynająć wyżła. Kurwa, co zmy.
Nie odpuszczę sobie, muszę. To może zamiast wiedźmina, wasza miłość powinna była wynająć wyżła. Stąpasz po cienkim lodzie, wiedźminie. Bardzo cienkim. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlafa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. Co jest? Wasza miłość! A. Wampiry! Co? No mówże! Wampiry zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour! O kurwa. Broni placu koło przystanku. No tak, to pamiętam. Ale ogromne straty w ludziach. Zaraza. No to teraz się będzie trochę chyba działo, co? Kurde, ale z tego co pamiętam, no to nie jest. To jakby. Inaczej, mam wrażenie, że to już jest koniec. I zaraz będą napisy końcowe. Ale jeszcze pamiętam, była. Dobre i długie misje przed nami. A ty, Palmerin. Wyprowadźcie ją stąd. Ty, to sporo tych jebanych wampirów jest, tak szczerze mówiąc. Ja sobie zdawałem sprawę, że trochę ich jest, ale nie, że aż tyle. O kurde. Dobra, mam nadzieję, że dźwięk będzie ok. Bruksa, i oczy kryca, my sobie ze zwykłą Bruksem nie będziemy mogli pewnie poradzić. Więc co, warto by było użyć dwimerytowej bomby, ale już chyba takiej obawiam się, że nie mam. Mam. Odbyłem tak zwaną medytację. Unik i najpierw trzeba ją trafić, kurwa. Nogi z dupy mi powyrywasz? Mam nadzieję, że nie mi. Dwimerytowa bomba. Chyba ją trafiłem. A, jest! Oj, unik. Oj. Może być chyba ciężko ją pokonać. Stójmy w tych czymś dwimerytowym. Wydaje mi się, że do niej to będzie w sumie dużo, że dużo jej to zrobi, chociaż wydaje mi się, że na Bruksy jest dobre nie bomba dwimerytowa, tylko coś innego. Czekajcie, Gossarius, Bestiarius, Bruksa, to gdzieś będą w wampirach pewnie, prawda? Wampiry, Bruksa. Księżycowy pył, a takiego czegoś to my chyba niekoniecznie mamy w ogóle w ekwipunku, księżycowy pył. No raczej nie. Wydaje mi się, że nigdy tego nie używałem, nigdy takiej rzeczy nie robiłem. Niestety. A dzięki księżycowemu pyłowi ona by się chyba nie mogła właśnie zamieniać i nie mogłaby być niewidoczna, także księżycowy pył akurat byłby OP, no ale trudno. Sam nie mogę używać znaku, bo przecież jestem w tym czymś, co blokuje właśnie używanie magicznej rzeczy. Kurwa, to my z jedną Bruksą mamy problem. A pewnie w tym mieście jest teraz ze 100 takich Bruks. Nie wiem, co się robiło na nią. Chyba, wydaje mi się, czekało na ataki jej. Czekamy, aż ona nas zaatakuje i rolek na plecki. O, i rolek na plecki. Coś takiego, widzę ją. Widzę. Kurczę, można ją zauważyć, jak się trochę skupisz. Przede wszystkim jakieś jedzonko. Dobra, widzę. Hit. Kurczę, ja mam też za dużo rzeczy w ekwipunku, nie będę mógł. Czostki pozbierali. Żeby obrażeń nie dostawać Syjana od wampira. Nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlaf nie żartował. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Regis, wspomniałeś, że istnieje jakiś sposób na wywabienie Detlafa. Ale nie chciałeś go do tej pory stosować, bo jest ponoć zbyt niebezpieczny. Tak się wyraziłem? Wybacz, w takim razie wprowadziłem cię w błąd. Słowo niebezpieczny jest bowiem w tym przypadku skandalicznym niedoszacowaniem. Proszę, skończ już ten wewnętrzny monolog i po prostu powiedz mi, jak zmusić Detlafa do spotkania, dobrze? Chwila. Widzisz, Geralt,
Chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlafa i uwolnić Sianę. Oj, nie wiem. Myślisz, że Detlaf wciąż wierzy w niewinność Siany? Myślę, że musi coś podejrzewać. Próbuję zrozumieć, co się stało. I naprawdę jest gotów z tego powodu wydać wojnę całemu księstwu? Cóż, umiar nie jest jego mocną stroną. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Sianę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlaf naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. A tak ją zabije. Ja się może z tobą zgodzę. Ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. Ojojoj. To jest dobre pytanie. A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki, możesz zagwarantować, że Sianie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie? Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. To robimy to. Myślę, że... Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Jak będę miał wybór, to między innymi pakujemy tak, nawet nie wiemy, gdzie Sianę i idziemy tam. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. To jak można wywabić Detlafa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych. Pradawny, potężny wampir, o mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są, to terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlaf powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlafa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi, na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? No właśnie, nie czyli wiem. Oriana też jest wampirem. Trzeba będzie improwizować. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście, albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Sianę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlafem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis. Wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć. Jeśli jednak postanowię walczyć z Detlafem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, że te sprawy trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz proszę, co zamierzasz? Rozmawiałem z Damienem. Nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić. Kurczę, no szczerze mówiąc, wydaje mi się, że pierwsza opcja, jakoś tak mi kurwa przyczucie mówi, że pierwsza opcja jest dobra, a Regis powiedział, że zagwarantuje bezpieczeństwo Siany. Druga opcja to musimy iść popytać Oriana, ale to jest praktycznie wypowiedzenie wojny. Wydaje mi się, że pierwsza opcja będzie szybsza, bezpieczniejsza i może jeszcze wszyscy wyjdą z tego cało, chociaż z drugiej strony on chyba najmniej się zasłużył na śmierć. Przez taki syf odpierdala, z drugiej strony jest wampirem wyższym, będzie ciężko go zabić. No jest tutaj wybór do podjęcia, kurwa, katastrofalnie ciężki. Wydaje mi się, że może uwolnimy Sianę 50-50. To szaleństwo, ale uda się albo nie. Będzie. Spytam Damiena o Sianę. Wiedziałem, że nie dasz się prosić. Powoli, niczego nie obiecuję. Na razie chcę się tylko rozeznać w sytuacji. Idziesz ze mną? Oczywiście, w towarzystwie zawsze raźniej. Plus jesteś kurwa giga kosem, wbicie się.
Dobrze, że mi pomoże, bo pewnie jakbym poszedł tego ukrytego szukać, to bym tak średnio miał ochotę mi pomagać, że tak służymy tej samej sprawie. Bezpieczeństwie. Albo martwy. Tak myślisz? Sprawiał wrażenie zaprawionego w boju. Podążaj za Regisem lub zapytaj Oriana, gdzie szukać ukrytego. No potwory, ciężka sprawa, Regis. O, no i piękna sprawa, Regisik. A z wampirami już mu ciężej idzie, jeżeli chodzi o bicie się. Kurwa, jaki to ma potężny damage, ty. Te wampiry w sumie. Pół HP za jeden cios. Myślałem, że wampiry niższe was nie słuchają. Co do zasady, nie. To jak Detlaf poszczuł je na miasto? Mówiłem ci, on jest wyjątkowy. Umie je naginać do swojej woli. Kontrolować samą myśl. Dopóki sam nie postanowi odstąpić, albo nie zginie, nie zaprzestaną ataku. Ty, Bruxa, pomóż, Regis. Jakaś dziewczynka chyba była, prawda? Czy mi się wydawało? Co się stało? Pomożesz? Dobra, chuj z tam Bruxą. Nie no, nie no, wariacie. Słuchaj, jak ja mam na taką pomoc liczyć, że ty będziesz kurwa stał koło mnie, no weź pierdolni wampira. Solidarność, widzę, wampirza nadal jest w moim sercu. Już ci nie ufam, Regis. A te bruksy to one zawsze atakują, kiedy wyczują krew, bo się wydają w miarę inteligentne. Chodzą w tych kapturach i tak dalej. Chyba niekoniecznie, nie? Tylko kiedy... Kiedy coś się do tego tak mocno sprowokuje, ale są też chyba w miarę inteligentnymi wampirami. By the way, ta Bruce jest... strasznie beznadziejna. Tak, już idę, spokojnie. W ogóle oni cały model tu sam musieli zrobić. Zniszczone. Znaczy całe pewnie nie tu sam, ale... trochę musieli się namęczyć, żeby zrobić takie coś. Fajnie to wygląda, ja zawsze lubię, jak coś jest właśnie z jakieś miasto i to później spotykamy to samo miasto, tylko ono jest zniszczone na przykład. Tak samo jak mieliśmy tutaj w Kronikach Myrtany też był. Może jednak zawrócisz. No, ale więcej nie będę spoilerował. Pancerz nic mu nie pomógł. Pazury przecięły metal jak kartkę papieru. Musimy się pośpieszyć. Każda chwila zwłoki to kolejna śmierć. No dobrze, no przecież szukam, no. Nie utrzymali szyku. Uciekali. Czuję krew Damiena. Został raniony. No to lisz czy coś? Wąchaj. To ty prowadź właściwie. Co powinieneś... mogę go ugasić, mam pomysł. Oj kurwa, no nie wyszło. Akcji chociaż? No i dupa. Pan był niezły chyba. Ty też i ja mam prowadzić. Liczna barykada. Bez sensu. Dla wampira to żadna przeszkoda. Padł na brzuch, rana na plecach. Uciekaj. Musieli zorientować się, że to miejsce jest nie do obronienia. Mam nadzieję, że znaleźli jakąś kryjówkę. Dobra, po śladach, o kurwa. Nie no, ale Regis, no pomóż mi, no. Czemu ty stoisz jak Bob? Jebany, jak ja się biję z Bruxami. I z Alpami. Przecież to nie jest takie łatwe, ty. Te Bruxy i tak dalej są ciężkimi przeciwniczkami. A czemu w ogóle Bruxa to tylko samica? No właśnie, to może być Brux? Sam jest? Jak to w ogóle działa? W ogóle jak się robi Bruxa? Jak się Bruxy rozmnażają? W takim wypadku, jak to tylko samice są? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Myślę, że na stronach Route 34 znalazłem takie odpowiedzi. Niestety chyba w gierce niekoniecznie. No kurwa. Warto by było też zrobić ten eliksir, ale... nie eliksir, tylko... o, eliksir! Czarna śmierć. To będzie na Bruxę zajebiste. Czy tam czarna krew? A, czarna krew. To chyba będzie zajebiste na Bruxę, tak mi się wydaje. To mocno działa na wampirach, mnie będą gryzły i tak dalej. Oj. Fajny w ogóle efekt. Będę wyglądał. Kurwa, no ciężkie pokonać. Ja bym uciekł, ale one i tak mnie będą gonić, tak mi się wydaje. Szkoda, że Regis nic nie robi.
Ale wydaje mi się, że pierwszy raz mam okazję pójść z Regisem. Myślę, że wcześniej jak grałem tutaj w Tucson, byłem w Tucson albo oglądałem jak ktoś gra tutaj Krew i Wino, to jakoś nigdy nie widziałem, żeby Regis był z nami. I też nigdy nie miałem okazji w sumie tego. W sumie chyba wybrać opcji, a nie widzieć jak ktoś wybiera opcję, żeby tutaj wziąć Sianę i zaprowadzić ją do tego. Do Deadlaffa. Nie mam zielonego pojęcia co on gada. Co on mówił? Co on zrobił? Co się stało? On coś mówi, wybacz Geralt. Zabiłeś go? W pojedynkę? Ten skurwysyn według połowy mojego oddziału. Widzę, że mało brakowało, a dopadłby też ciebie. Musisz się wycofać. Natychmiast. Mam obowiązki wobec tego miasta. Nie pomożesz mu, prowadząc żołnierzy na rzeź. Damien, pamiętasz naszą rozmowę w pałacu? Powtarzam, nie macie żadnych szans. Oddział. Opatrzyć rannych i przygotować się do wymarszu. Mądra decyzja. I jeszcze jedno. W walce z wampirami używajcie wyłącznie srebra. Każ alchemikom wyprodukować jak najwięcej oleju przeciw wampirom. Nakładajcie go na miecze. Uważajcie szczególnie na Alpy i Bruksy. To te o sylwetkach kobiet. Potrafią zniknąć. A może tylko sylwetka? Z nimi sprawdzają się petardy z opiłkami srebra. Ale petardy to one mają może. Dzięki Wiedźminie. Tak to działa. Mam nadzieję, że jesteś wart pieniędzy, jakie obiecała ci księżna. A nie wiem, ile mi obiecała. Łeb tego drania, który za to odpowiada. Nabity na hak. Ja też mam nadzieję, że dostanę odpowiednie wynagrodzenie. Słuchaj, możesz mi zaufać? Mam inny plan? Możesz mi zaufać, tak. Możesz mi zaufać. Rozwiążę wasze problemy. Niby jak? Na razie musi wystarczyć ci tyle, tak, że potrzebuje Sianny. Nie ma czasu na... Znasz decyzję księżnej. Na dyskusję. Sianna ma oczekiwać na proces. W zamknięciu. Znamy decyzję, ale się z nią nie zgadzamy. Wy macie taki luksus. Ja nie. Przysiągłem wierność jej miłości. Ludzie zginą z powodu jednej osoby? Ludzie giną z powodu jednej osoby. Jeśli księżna się dowie, że wam pomogłem, sam pójdę pod gilotynę. Z pewnością. A my tuż po tobie. Mimo to zaryzykujemy. Obawiam się, że marnujemy tu czas, Geralt. Chodź. Zaczekajcie. Kiedy ostatni raz widziałem Sianę, jej miłość prowadziła ją do pałacowego pokoju dziecięcego. Pokoju dziecięcego? Jesteś tego pewien? Przestań. Służę na dworze od lat, znam tam każdy kąt. Więc tak, jestem pewien do ciężkiej cholery. To co? Księżna zamknęła ją w domku dla lale? Szczerze, nie mam pojęcia. Ale powiedziałem ci wszystko, co widziałem. A co ty z tym zrobisz? To już nie moja sprawa. Dobra. Rozumiem. Sprawdzę to. A ty wracaj do garnizonu. Najlepiej po moich śladach. To przetarty szlak. Kurde, pewnie po. Dziękujemy. Bardzo nam pomogłeś. U miasta zginie. A przynajmniej taką mam nadzieję. Do tego czasu mam wrażenie. Widzimy się na miejscu? Chodźmy bezpośrednio. Chodźmy. Nie ma co chyba. Rozumiem, wracamy tutaj do pałacu, tak? I tam jest jakiś pokój dziecięcy. To tu. Pokój dziecięcy. Ale z ciekawości, minimapa. Mapa świata. A, no jesteśmy w pałacu, tak. Tymi drzwiami. O kurde, chciałbym sobie jeszcze zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje, dość z czystej ciekawości. Ciekawie by było, jakbyśmy w sumie szli z buta. Myślę, że by było sporo walki i ciekawie by było też, byśmy zobaczyli w sumie sobie miasto, ale nie pomyślałem o tym. Dobra, czekaj, bo ja bym tu zaglądał, co tu się
tu się odpierdzielać, czy faktycznie jest tak dużo wampirów? No chyba trochę jest, tak mi się wydaje, no. Wcześniej było trochę więcej, ale pewnie tam polują na ludzi. Dobra, pakujemy się do środka. Nie ma co. A ja mam zaznaczoną misję, zapytaj Oriane. Nie. Udaj się do pokoiku. Oj, chyba... O kurwa. I chyba teraz będzie ta misja, którą miałem na myśli, że jeszcze nas czeka długa podróż. Wydaje mi się, że teraz ta podróż nas czeka. Czy tu się wydarzy coś bardzo dziwnego? Miał pilnować wejścia do pokoju dziecięcego. Pewnie na osobisty rozkaz Anny Henriety. Oj kurwa, wsparcie. O kurwa. On nie powinien... A dobra, nic nie mówię. Zamknięty. Oczywiście. Regis, nie chce mi się szarpać z tymi drzwiami. Byłbyś łaskaw? Oczywiście. Nie, może przez ścianę sobie wejść? O kurwa, ty, to zopę. W takim razie. Dobra, dzięki. Dobra, pakujemy się. Może coś jest w środku? Nie, cisza, pusty, nikogo tu nie ma. W takim razie chociaż się rozejrzyjmy. No, rozglądam. O kurde. Drewniana kaczka. Ktoś jej urwał skrzydełka. Konik na biegunach. Nosi ślady częstego użytkowania. O, kluczyk schowany za ramą. Złoty kluczyk. Pod dywanem nic. A co miałoby być? Poza kurzem zamieć lustro. Ach, jak ja ich nie lubię. A, bo oni się w ogóle chyba nie odbijają od luster, prawda? No to wampir. Mi się przynajmniej wydaje. No mi też niestety nie, bo to takie dziwne lustra są tu. Mało odbijalskie. Miniaturowa zastawa. I pluszaki. Słodkie. Drewniana kaczka. Nie. Ładna melodia. Ktoś jej urwał skrzydełka. Rzeczywiście ładna. Szkoda, że mechanizm jest uszkodzony. Pamiętnik. A to co? Jakiś notatnik? Własność Izabeli de Roquefort, nadwornej guwernantki. To zapiski opiekunki Sianny i Anny Henriety z czasów, kiedy były małymi dziewczynkami. Nie wiem, jak to nam może pomóc, ale przekartkować nie zaszkodzi. Siana dała mi dziś laurkę. Urocze. Przedstawia bezgłowych, zakrwawionych ludzi. Albo i nie. Spytałam, czemu to narysowała. Księżniczka odpowiedziała, że... No kurczę, niestety shaker został wylany, ale jest posprzątany. Koszmarów, które nawiedzają ją. Tak się tak wkurzyłem. Pamięta. Faktycznie Siana noc w noc budzi się z krzykiem. Chyba, że śpi w jednym łóżku z Anariettą. Podobno dziewczynki dotknięte klątwą czarnego słońca miały okropne sny. Takie, które mogą doprowadzić do szaleństwa. Dziewczynki dziś się pokłóciły. Niestety muszę odnotować, że nie zachowały się jak przystało damom. Doszło do rękoczynów. Pierwsza uderzyła siostrę Anna Henrietta. Siana nie pozostała jej dłużna. Nim zdołała mnie rozdzielić, mała Anarietta straciła dwa mleczaki. Natychmiast pobiegła na skargę do rodziców. Jego książęca mość nie dał wiary mojej relacji i cała wina została przypisana Sianie. Dziewczynka została przykładnie ukarana. Anarietta próbowała potem załagodzić sytuację, ale książę i księżna byli nieugięci. No tak. Jak ktoś już się dorobi reputacji czarnej owcy, ciężko to z siebie zrzucić. Oj, to prawda. W szkole tego zawsze miałem, że cokolwiek by się nie działo, kurwa, zawsze była moja wina. Ważne, że mnie to nawet nie było tego dnia w szkole. Tak mówiłem, to moja dziś wina. Dziś po raz pierwszy towarzyszyłam dziewczynkom w krainie tysiąca baśni. Spędziłyśmy tam pół dnia. Wpierw bawiłyśmy się z calineczką, a potem z rumcajsem. Był niezwykle szarmancki jak na rozbójnika.
Zaczynam podejrzewać, że Izabela de Roquefort pisała swój dziennik pod wpływem jakichś potężnych substancji halucynogennych. Może kanabis rudelaris? Kanabis! Albo... Cii, nie przerywaj. Chylę czoła przed osiągnięciem mistrza Artoriusa Vigo. Dowiódł, że w magicznych arkanach nie ma sobie równych. Czekaj. Artorius był nadwornym czarodziejem, specjalistą od iluzji. A to oznacza... Regis, ostatni raz proszę. Nie przerywaj, bo pójdziesz do kąta. Dziewczynki powiedziały, że jeśli miałabym ochotę wybrać się tam sama, wystarczy otworzyć książkę Kraina Tysiąca Baśni i powiedzieć na głos słowa zaklęcia Expecto Ludum. Książka, która jest kluczem do iluzji. No proszę. Zaczyna się robić interesująco. Tu są, to nie jest ostatnia kraina, zdecydowanie, którą odwiedzimy. Sianę badali dziś czarodzieje przysłani przez Kapitułę. Nie wiem, do jakich wniosków doszli, ale jego książęca mość jest wyraźnie zmartwiony. Pewnie to wtedy zdiagnozowano u niej syndrom czarnego słońca. Albo przypięto jej łatkę, czytam dalej. Spytałam księcia, co teraz czeka księżniczkę. Nie odpowiedział. Uczyłam dziś dziewczynki języka nilfgaardzkiego. Siana bardzo się przykładała, mimo że z trudem zapamiętuje nowe słówka. Księżniczka Anarietta wykazuje większy talent, ale i skłonność do psot. Kiedy myślała, że jej nie słyszę, powiedziała pod moim adresem Blöde Hel. Śmiały się z Sianą w niebogłosy. Blöde to cholerny, pieprzony, a hel? W dźwięcznym języku naszych południowych sąsiadów słowo to określa miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. No dobra. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale... Może Anna Henrietta uwięziła Sianę w tej iluzji? Może. Tam byłaby bezpieczna i odizolowana. Przekonajmy się. Odszukaj książkę Tysiące Baśni. Wydaje mi się, że jest tylko jedno miejsce, które jeszcze nie przeszukaliśmy. Że to klucza do otwarcia. To chyba to. Zobaczmy. Zaklęcia. Expecto Ludum. Ciekawe, czy Regis z nami pójdzie. Chyba nie. Zadanie zakończone. Długa noc. Jest to chyba jakaś... Regis? Kraina nowa. Właśnie o tej misji mówiłem wcześniej, że... Tysiąca baśni. Niesamowite. Że pamiętam, że tego... Że taka misja miała miejsce, że, że jeszcze to nie jest koniec. Aczkolwiek jak zobaczyłem te wampiry, szczerze mówiąc uznałem, że to już jesteśmy przy końcówce. Gdzieś tą misję, którą aktualnie widzicie, ta misja została gdzieś pominięta. Oko Nehalenii wariuje. Ta cała kraina to iluzja. Ale tak potężna, że nie sposób jej odczarować. No dobra. W każdym razie dalszą część tego zwiedzimy sobie w następnym odcinku. Co tu się dzieje, zobaczymy w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Widzimy się 16 i godzina 14 każdego dnia. Wpadajcie na Twitcha, mój drogi kanał. Tyle. Do jutra.